Witam Was tutaj, cześć, mam znasz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Warszawa, miasto, które znam na rowerze. Dobrze, tu chwila. Czyli to jest tak, okej, dobra, to jest Placu Politechniki jesteśmy. Ruszamy rowerem i od razu mówię na początku, może zauważyliście, że ostatnio się rzadko pojawiają odcinki z tej serii, ale tylko chodzi o to, że po prostu mam trochę mało czasu na renderowanie, bo filmów mam dużo z rowerów, natomiast renderowanie to trochę jest dłuższa sprawa. Zazwyczaj taki, nawet jeden taki film robił się prawie godzinę. No i to chyba głównie o to chodzi. I jeżeli chodzi o serię unboxingi paczek od widzów, to one tak może być paczki od widzów, albo wymyślicie, co mógłbym zrobić czego unboxing. Więc piszcie w komentarzy, jeżeli macie jakieś pomysły na paczki, które bym miał rozpakować, czy jakieś różne też inne rzeczy. Pewnie właśnie nie było z tego nawet recenzji. Ale to tym się zajmę na następnym odcinku, no i jeżeli będzie. No i oczywiście, bo mi się podobała ta seria. Jeżeli macie jakieś filmy, żebyście chcieli coś mi podesłać, no to piszcie w komentarzu, to ja wam podeślę swój adres, gdzie możecie wysyłać. Dobrze, a teraz przejdźmy do filmu samego. Jak może zauważyliście, film jest dosyć podobny do poprzedniego, bo były nagrywane jeden po drugim. No i jedziemy tarowiskiem. Żeby nie było. A widzenność poza prawem 2 musi być. No i tak, jedziemy z Placu Politechniki. Jak żeby inaczej. Do Placu Unii, więc to też zbytnio dużo nam nie daje. Wygląda tylko trochę ludzi pokotowałem i ten film trwał tak naprawdę 30 minut, ale go wam trochę przyciąłem ze względów na to, że dźwięk w tle mógł być trochę dość niecenzuralny, jak miałem problemy z niektórymi taksówkarzami, kiedy jechałem drogą z innego miejsca. Dlatego ograniczyłem się tylko z Placu Politechniki do Placu Unii, ponieważ tarowisko chyba wam się podoba, no i ogólnie to chciałem coś rzucić krótkiego i żeby się w miarę szybko wysłało, bo teraz trochę pływania głowy, dużo nowe sprzęty i takie tam, a tu jedna jest, żeby na człowieku żyć. Bez niczego, bez żadnych dodatków. Tak, jedziemy sobie 22. I jeszcze właśnie, jak macie pomysły, to wiem, że już teraz chcę. Możecie pisać w komentarzu, jakiej dzielnicy lub co bym miał, jaką trasę nagrać. Możecie jakąś trasę wybrać czy coś. Oczywiście mówię, że w rejony Pragi i takie tam raczej się nie będę zapuszczać, czy na przykład Targówek, Ursus, bo to trochę jest daleko od mojego epicentrum, ale jeżeli byście mieli jakieś pomysły na Białęce, Śródmieściu, Mokotowie, Ursynowie, Wola, Bymowo, to w te rejony bardziej chętnie. Nawet może na Wawrze. Na Wawrze to jakieś będą odcinki, ale to później. Bo tam też mam zamiar jeździć. No i z Woli to trochę też mam nagranego, tylko jeszcze nieurzuconego, więc spokojnie z tym będzie. Seria będzie pojawiać się dwa razy w tygodniu zazwyczaj. W weekend i w czwartki. Ale z tym to jeszcze będzie dużo, nie, w zależności od tego, jak będę mieć dużo czasu, jak dużo będzie materiałów. Także dojeżdżamy. Tutaj to, nie patrzcie na to, tak? Co ja tutaj robiłem? Nie naśladujcie mnie. Panie Radzie, nie naśladujcie widzę, jakieś inne rowerze. To było kompletne przegięcie przepisów. Jak mi tam gdzieś zgłosicie na policję, naprawdę bardzo was, wyrzucę was z SUV-ów. Tak, wiem, że już jedną osobę od razu mogę wyrzucić, bo już po nim je doniosłem. Nie będę podawać. Jak się nazywa ta osoba, bo już na pewno się adresowała w komentarzu, jak można jeździć. No i wiecie, teraz ludzie znajdziecie tutaj miejsce. Dobra, mamy miejsce. Jeżeli wam się podobało, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!